na tym nabożeństwie ekumenicznym z okazji 95. rocznicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie Markowicach oraz z okazji 500-lecia istnienia Marklowic jako najpierw z wioski, a obecnie dzielnicy miasta Cieszyna. Bardzo serdecznie witam księdza Marcina Brzuskę, proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej, który wygłosi do nas Słowo Boże. Witam wszystkich samorządowców na czele z panią burmistrz Cieszyna Gabrielą Staszkiewicz oraz ze starostą powiatu cieszyńskiego Mieczysławem Szczurkiem. Bardzo gorąco witam wszystkich zaproszonych gości, jednak na szczególne przywitanie zasługują druhny i druhowie zarówno z Marklowic, jak i wszyscy biorący udział w tej uroczystości. Postarajmy się, aby to nasze wspólne ekumeniczne nabożeństwo miało charakter przede wszystkim dziękczynny. Chcemy na pierwszym miejscu podziękować Bogu za opiekę nad miejscowością, za opiekę nad strażakami. Chcemy także podziękować wszystkim strażakom za służbę dla społeczeństwa, za trud i wysiłek. Ale także chcemy dziękować Bogu za wszystkich mieszkańców tej dzielnicy Cieszyna, prosząc także dla nich, jak i dla strażaków o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Bożą i zdrowie. Dzisiaj świętujemy zarówno 500 lat istnienia Marklowic, jak i 95 lat od założenia OSP w Marklowicach. Jestem jego dumną członkinią. To moi pradziadowie zakładali tą Ochotniczą Straż Pożarną, także jedna z sześciu jednostek w mieście Cieszyn. Z wszystkich jednostek jesteśmy równie dumni, no ale ta najbliżej mojego domu jest mi najbliższa. Jednostka nie jest w Krajowym Rejestrze. Czynnych członków ma ponad 30. Mamy oczywiście młodzieżową drużynę pożarniczą. Z tego też jesteśmy bardzo dumni. No, myślę, że jesteśmy małą jednostką, ale jednak w północnej części Cieszyna dbamy o to, żeby nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie i tutaj, i w całym Cieszynie. Zaczęliśmy mszą w intencji i miejscowości Marklowice, czy dzielnicy w tej chwili Cieszyna i tego 500-lecia, a następnie przemaszerujemy pod naszą Ochotniczą Straż Pożarną, pod jednostkę, na miejsce jednostki. Tam odbędzie się festyn, myślę, że wszyscy będą się dobrze bawić. Jest to takie nasze wspólne miejsce, gdzie też ta wspólnota się tworzy od wielu lat, bo mamy też koło gospodyń wiejskich, które bardzo wspiera strażaków też w organizacji takich uroczystości i mam nadzieję, że impreza potrwa do białego rana. Mieszkańcom oczywiście tego, żeby nasza część miasta bardzo się rozwijała. Na pewno jest wiele potrzeb, natomiast no, staramy się też, żeby równomiernie miasto mogło się rozwijać. Natomiast strażakom tylu wyjazdów, ilu powrotów, bezpieczeństwa i tego, żeby jak najrzadziej wyjeżdżali.